Kurzajewski ma mieć dodatkowe zajęcie w Polsacie? Pojawiły się nowe informacje. Przed kilkoma miesiącami Maciej Kurzajewski stracił posadę w Pytaniu na Śniadanie i ostatecznie postanowił pożegnać się z TVP. Nowej pracy nie szukał jednak długo, bowiem szybko udało mu się związać z Polsatem, gdzie poprowadzi nowy program. Według nieoficjalnych doniesień nie będzie to jego jedyne zajęcie. Maciej Kurzajewski odszedł z TVP. Maciej Kurzajewski, który z TVP związany był przez 30 lat, postanowił odejść z pracy w lipcu bieżącego roku. Ze swoją widownią pożegnał się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kropka. Dzisiaj, po 30 latach, rozstaję się z moją macierzystą redakcją i telewizją polską. Te 3 dekady były pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i sukcesów, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Kropka. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota. Napisał dziennikarz. Maciej Kurzajewski przeszedł do Polsatu. Niedługo po rozstaniu z telewizją polską media obiegła informacja, że Maciej Kurzajewski zasili szeregi Polsatu. W nowej stacji wraz z Katarzyną Cichopek ma poprowadzić program Halo tu Polsat. Halo tu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Przedstawiamy trzecią parę prowadzących poranne pasmo Halo tu Polsat. Znacie ich doskonale i już niedługo to z nimi będziecie rozpoczynać piątki, soboty i niedziele. Przekazała stacja na Instagramie. Pierwszy odcinek nowego programu Polsatu obejrzymy już 30 sierpnia o godzinie 8. Na ekranie pojawią się 3 duety prowadzących, Krzysztofa Ibisza i Paulinę Sykut-Jerzynę, Macieja Roka i Agnieszkę Chyży oraz Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Maciej Kurzajewski zasili innym program. Według informacji, które opublikował serwis Press, Kurzajewski będzie nie tylko pracować przy nowym formacie telewizji śniadaniowej. Popularny dziennikarz ma również współpracować z redakcją sportową. Te doniesienia potwierdzałyby przecieki, o których jeszcze w lipcu pisał Pudelek. To prawda, Kurzajewski nie tylko poprowadzi śniadaniówkę, ale też dołączy do redakcji sportowej. To niekwestionowany fachowiec, którego uwielbiają widzowie, o czym świadczą komentarze pod jego wpisem o odejściu z TVP. Z pewnością będzie cennym nabytkiem, zdradził serwisowi Informator.